Dzień dobry. Dawno nie było żadnych shortów, więc proszę bardzo, oto temat na dzisiaj. Oczywiście ta strudnica, którą tutaj widzicie, jest profesjonalną strudnicą, ma wiele szczęk tych zewnętrznych, ma otwory na imaki, więc jest wiele metod na chwytanie materiału, ale chcę, żebyście zobaczyli jedną rzecz. Powiedzmy, że... Ten dźwięk rozwala, nie? Powiedzmy, że chcę pracować w tej belce i teraz zależy mi, żeby jednak mieć całą długość tego materiału, a tutaj u góry to powierzchnię, bo będę, nie wiem, na przykład dłutował, czy będę wiercił, ale z dużą siłą, tak? Czyli zobaczcie, nawet jak zacisnę tutaj, no to jak powiedzmy będę chciał coś tutaj robić, no nie ma siły, naprawdę tutaj trzeba by, nie wiem, skórę zakładać, czy kombinować coś, żeby zrobić to bardzo mocno. Jeśli macie, nie wiem, gorszej jakości te zaciski w strugnicach, to tym bardziej one będą się wangować. Jest lepsza metoda. Zobaczcie. Metoda po prostu klepeczki. Weźmiemy sobie tutaj, zobaczcie, taką klepkę właduję w zacisk, tak? Czy to już mi się trzyma. I teraz zobaczcie to. Cyk. Pierwszy lepszy ścisk. Możemy sobie dać z tej strony, żeby mi nie zawadzało. Pach. Pach. I mogę pracować tutaj już mega stabilnie. Oczywiście jeśli tą klepkę był dom, nie wiem, na przykład z drugiej strony, mogę sobie to chwycić od spodu. Teraz widzicie, rusza się tak, ale tutaj mam mega mocne mocowanie. Mogę się tutaj, kurde, wieszać, siadać i kombinować. Tym bardziej z dłutowania na przykład nic, jakby nigdzie to nie ucieknie. Inna sytuacja. Jeśli na przykład nie macie takich zacisków szerokich w strugnicy, żaden problem, no każdy stół stoi na jakichś nogach, tak? Mamy nogę, mamy blat, to wyobraźcie sobie, że do nogi wypuszczacie wzdłuż nogi taką listewkę, jak ja tutaj zrobiłem, i do tej listwy przyczepiacie później sobie ten element, na którym będziecie pracować. Więc to jest naprawdę mega prosta metoda, a pozwala wam zamocować materiał w taki sposób, żeby on był mega mocny na strudnicy, mega stabilny, bo będzie leżał na blacie, a nie będzie wam zawadzała żadna, nie wiem, obejma, żaden zacisk, żaden imak jakiś wystający. Proste i skuteczne. Także, słuchajcie, listewek nigdy dość. No, oczywiście zacisków również, ale to już inny temat. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.